I rozwiązywaliśmy takie zadanie nieproste całkiem. Wyobraźcie sobie, że wasza klasa pomaga w przygotowaniu szkolnej imprezy w sali gimnastycznej. Próbujecie ustalić najlepszy sposób rozmieszczenia krzeseł w taki sposób, aby wszyscy uczestnicy mogli siedzieć w grupach i nikt nie został sam. No i okazało się, że krzeseł jest tyle, że po ustawieniu krzeseł w grupach po dwa, jedno krzesło Pozostaje osobno. Po ustawieniu krzeseł w grupach po 3, także jedno krzesło pozostaje osobno. Po ustawieniu krzeseł w grupach po 4, także jedno krzesło pozostaje osobno. No a po ustawieniu krzeseł w grupach po 5, żadne krzesło nie pozostaje. I to oczywiście jest tam najlepsza metoda, ustawić się w takie kółka po 5. W ten sposób na każdym krześle ktoś będzie siedział i nikt nie będzie siedział osobno. No i mamy na tej podstawie wydedukować, ile jest krzeseł do ustawienia. No i popatrzcie, kluczowa obserwacja polega na tym, że jeśli ustawić krzesło w grupy po dwa i zostanie wtedy jedno krzesło, to znaczy, że reszta z dzielenia liczby krzeseł przez dwa równa się jeden, no bo dzielenie to jest układanie grupami i równolicznymi grupami i leczenie, ile jest tych grup. Więc to zdanie jest tożsame takiemu, że reszta z dzielenia liczby krzeseł przez 2 równa się 1. No i podobnie to też oznacza, że skoro ustawić po ustawieniu krzeseł w grupy po 3 zostanie jedno krzesło, no to znaczy, że reszta z dzielenia liczby krzeseł przez 3 równa się 1. A jeśli ustawić krzesła w grupy po 4, to pozostanie jedno krzesło. A to także oznacza, że reszta z dzielenia liczby krzeseł przez 4 równa się znowu 1. Za każdym razem mamy tę samą resztę. No i ostatnie stwierdzenie. Jeśli ustawić krzesła w grupy po 5, to żadne krzesło nie zostanie, a to oznacza, że liczba krzeseł dzieli się przez 5. No dobrze, to przejdźmy sobie na następną stronę i spróbujmy zapisać to, co tutaj jest powiedziane w postaci równania. Jeżeli liczbę krzeseł oznaczymy przez n, no to za każdym razem tutaj, jeżeli od n odejmiemy tą resztę, to dostaniemy liczbę, która się dzieli równo, tak? Przez 2, przez 3 i przez 4. No ale jeżeli liczba dzieli się przez 2, przez 3 i przez 4, to znaczy, że dzieli się przez 12. A jeżeli liczba. No, a poza tym o n wiemy, że liczba, że liczba n dzieli się przez 5. No więc n minus 1, tak, to znaczy liczbę, która powstanie po odjęciu od liczby krzeseł 1, możemy zapisać jako 12. No i tu może stać jeszcze jakiś inny czynnik. Błąd jest tutaj w zapisie, przepraszam. Czynnik oczywiście nie mógł być 0. Może być równy 1, 2, może być dowolną liczbą naturalną. No taka liczba, tak zapisana, na pewno dzieli się przez 12, a więc na pewno dzieli się przez 2, 3 i 4. No i e, chcielibyśmy jakoś napisać równanie na n, a nie na n-1, no ale można to zrobić w taki sposób. Wyobraźmy sobie wagę, na lewej szalce mamy, Odważnik o wartości n 1, a na prawej odważnik o wartości 12x, tak jak tutaj jest napisane w tym równaniu. No to teraz. Aha, i waga jest w równowadze. No to teraz do obu na obu szalkach wagi stawiamy dodatkowy odważnik o wartości plus 1. No to waga była w równowadze, jeżeli na lewej i prawej wadze postawiliśmy taki sam odważnik, no to nadal będzie w równowadze. No ale teraz po lewej stronie na lewym. Na lewej szalce stoi n, bo n minus 1 plus 1 to jest n, a na prawej 12x plus 1, czyli to równanie można przepisać w postaci n równa się 12x plus 1. No a z drugiej strony wiemy, że n dzieli się przez 5, czyli n równa się 5 razy y, gdzie y to jest 1, 2 i tak dalej, i tak dalej. Liczba naturalna. Możemy więc zapisać takie równanie: 12x plus 1 równa się 5y. No i dzisiaj spróbujemy rozwiązać to równanie, po prostu szukając rozwiązań. Zrobiliśmy sobie taką tabelkę x, n i y, jeżeli istnieje, to znaczy, jeżeli ta liczba n, która, którą przewiduje pierwsze równanie, dzieli się przez 5. No, jeżeli x jest równe 1, to 12x plus 1 równa się 13. 13 nie dzieli się przez 5, więc to nas nie interesuje. No ale tutaj proszę, x równa się 2, 2 razy 12 to jest 24 plus 1 to jest 25, dzieli się przez 5 i taką, i taką liczbę krzeseł moglibyśmy mieć, 25. No, jeżeli rozpatrujemy 3, no to jest o 12 więcej. 25 plus 12 to jest 37, znowu nie dzieli się przez 5. Dla 4, 37 plus 12 to jest 49. Mówię plus 12, no bo to jest o 12 więcej. Jeśli 3 wzrośnie z 3 do 4, to znaczy, że wzrośnie o 1, a zatem 12x wzrośnie o 12. Podobnie 61, podobnie 73, i tutaj w końcu spotykamy wartość 85, która dzieli się przez 5. No i to jest drugie możliwe rozwiązanie. Jak się pewnie domyślacie, takich liczb krzeseł, które spełniają te wszystkie warunki, wypisane tutaj jest więcej. No i na kółko matematycznym, na które wszystkich zainteresowanych zapraszam, wyjaśnimy sobie, w jaki sposób, jak można zapisać wszystkie możliwe wartości za pomocą liczby krzeseł, za pomocą jednego wzoru.